Raz, dwa. Wystąpiła przed państwem Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu. Wielkie brawa, dziękujemy. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu wraz z uroczymi marżoretkami. Zapraszamy nasze marżoretki. Grupa marżoretek prowadzonych przez panią Justynę Adamską. Wielkie brawa. Proszę państwa, nasze marżoretki to młode dziewczęta, które uczą się tego, tej sztuki właśnie, tej oprawy takiej właśnie tanecznej dla naszej orkiestry. I proszę państwa, to jest grupa, która kształci się i żeby się kształcić, rozwijać, no musi wyjeżdżać na różnego rodzaju turnieje, zawody, konkursy. I właśnie teraz jest przed kolejnym wyjazdem. I jeżeli ktoś z państwa miałby życzenie wspomóc nasze wspaniałe marżoretki, mamy tutaj taką małą skrzyneczkę i bardzo chętnie widzielibyśmy, gdybyście państwo chcieli coś do niej wrzucić, jakiś grosz. Na pewno każda złotówka się przyda, a nasze dziewczyny będą nas reprezentować w całym kraju, więc bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ich imieniu tutaj państwa zapraszamy i prosimy o wsparcie właśnie tych wyjazdów. Może ktoś nie ma przy sobie jakichś pieniążków, a chciałby zrobić przelew. Również mamy takie informacje z numerem konta, można przelać i te dziewczyny nasze troszeczkę wspomóc. Proszę państwa, dziękujemy także solistce zespołu Tatiana Waśko. Serdecznie dziękujemy pani Tatiano. Proszę nam się raz jeszcze pokazać. Dziękujemy ślicznie. Drodzy państwo, dodamy także, że grupa marżoretek ma już na swym koncie sukcesy. W kwietniu grupa brała udział w Mistrzostwach Polski Środkowej Marżoretek i przywiozła stamtąd liczne medale, a także drugie miejsce klasyfikacji zespołowej. Także to nie jest tak, że jest to grupa całkowicie początkująca. Sukcesy już są, my tylko chcemy je wspomóc i w jakikolwiek sposób, nie tylko taki duchowy, ale również finansowy, zachęcamy do tego również państwa. Przed państwem dziękujemy. Jeszcze raz Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu wraz z grupą marżoretek. Dziękujemy.